Cześć! Ze swojego gabinetu witam Was jak zwykle prokurator YouTube'a, a w dzisiejszym odcinku między innymi to oraz to. Także zostawcie proszę łapkę w górę, może nawet kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robicie, a my lecimy z pierwszym lifehackiem tego odcinka. I co my tutaj mamy? Mamy zeszyt i kawę. Chyba wszyscy wiemy, jak to się skończy. Oczywiście kawa wylewa się, ale na szczęście pod ręką mamy żwirek dla kota. Posypujemy, przykładamy chusteczką, zamykamy zeszyt na 10 minut i po 10 minutach zeszyt jest jak nówka. Cała kawa wsiąknęła w żwirek, no i nie pozostaje nic innego, jak dla dobra nauki zrobić z siebie ciomajdę po raz kolejny. Lecimy! Środowisko testowe jest już przygotowane i... Ups! Okej, kawa nam się wylała. O nie! O nie! Co ja teraz zrobię? Na szczęście mam żwirek dla kota, którym posypuję zeszyt. Teraz na to chusteczka. Nie mam chusteczki. Chwila. Nie. Chusteczka kładziemy i odkładamy na 10 minut. Pod koniec odcinka zobaczymy, czy żwirek dał sobie radę. A żeby mieć coś do porównania, mam też drugi identyczny zeszycik. Zrobimy tutaj identyczną ciamajtkę. Ups. OK, kawusia nam się wylała, mniej więcej tyle samo, tylko tym razem dam tylko chusteczkę bez żwirku, zamykamy i zobaczymy, jaka będzie różnica pomiędzy tym a tym zeszytem. Tymczasem lecimy do kolejnego lifehacka. Co my tutaj mamy? Wkrętareczka, wiatraczek od komputera i na ciepły klej przyklejamy śrubę do wiatraczka, następnie nakładamy to na wkrętareczkę i co mamy wiatraczek? Nie. Nakładamy jeszcze odciętą buteleczkę i stworzyliśmy taki mini odkurzacz. Sami ocencie, ile to jest warte, ale ja jak widzę ciepły klej i wkrętarkę, nie mogę się powstrzymać. Także wkrętareczka, pistolet na ciepły klej, wiatraczek i wcześniej przygotowany kawałek buteleczki. Tylko potrzebujemy jeszcze śruby. Jest i ona. No i teraz bardzo prosto. Bierzemy ciepły klej, nakładamy trochę na śrubę i przyklejamy do naszego wiatraczka. Zastygnięte, także... O! Nie do końca zastygnięte? Zastygnięte. Teraz odkręcamy naszą wkrętareczkę. Musimy tutaj troszeczkę nabrudzić. Jest nabrudzone. Wkładamy wiatraczek do butelki. O. Jeszcze raz. Więcej ciepłego kleju. One eternity later. Lecimy z kolejnym lifehackiem. Mamy tutaj jajeczko, wkładamy je do rękawa, następnie zawiązujemy rękaw z obu stron i potrząsamy tym rękawem. I tak potrząśnięte jajeczko w ciemności będzie podświetlało się inaczej, a po ugotowaniu, zamiast mieć środek żółtko, na zewnątrz białko, połączy się i zrobi całe żółte. Przynajmniej tak twierdzi lifehack. Także sprawdźmy, czy to się uda. Mamy sznurek, mamy nasz rękaw i oczywiście jajeczko. Także wkładamy. Gotowe, kręcimy.
5 minutes later. Dobra, trochę nam tutaj pochlupotało, pokręciłem to jakieś 20 razy. Miejmy nadzieję, że wystarczy i idziemy sprawdzić pod światełko, jak wyszło. I teraz tak, jajko numer 1, jajko numer 2. W komentarzach dajcie znać, czy dacie radę ustalić, które z nich było w rękawie i czy widzicie jakąś różnicę, a teraz je ugotujemy. Mamy już nasze wstrząśnięte, niezmieszane jajeczko i zobaczymy, czy jest żółte w środku. Ale dziwne. Chyba trochę zadziałało. Wow, zobaczcie. Bardzo dziwne. Przekrajamy. Uhohoho! Nie ma żółtka, słuchajcie. Ale to jest dziwne. Smakuje w sumie jak jajko. Można to zrobić, jeżeli kogoś chcecie zaciekawić takim jajkiem bez żółtka w środku, o dziwnym takim zielonkawym kolorze, to do zrobienia. Lifehack zaliczony. Mam dla Was jeszcze jeden lifehack dotyczący jajka. Zobaczcie, bardzo prosty. Bierzemy naczynie, nalewamy troszeczkę wody, wbijamy jajko, wkładamy do mikrofali na 2 minuty i po 2 minutach mamy coś w stylu jajka benedyktyńskiego. Zobaczmy, czy również nam się uda takie zrobić. Miseczka, nalewamy do niej trochę wody, wbijamy jajeczko. Dwie minuty. To jest niestety ten moment, w którym jeszcze raz muszę powiedzieć w tym programie, nie próbujcie tego w domu. Ten lifehack jest bardzo niebezpieczny i ja o tym wiedziałem, żeby nigdy w życiu nie wkładać jajka do mikrofali, ponieważ one zawsze wybuchają. I niestety na świecie takie lifehacki spowodowały już wiele poważnych poparzeń, kiedy ktoś wyciągał to jajko zaraz przed wybuchem. Nie wsadzajcie jajek do mikrofali, a my lecimy dalej z lifehackami już bez tych kurzych dzieci. W komentarzach odpowiedzcie mi proszę też na jedno ważne pytanie. Jak często mieliście taką sytuację, że braliście pendrive'a, próbowaliście z jednej strony, nie wchodził, potem z drugiej strony również nie wchodził i wracaliście na pierwszą stronę i wtedy wchodził bezproblemowo. Jeśli mieliście taką sytuację, ten lifehack jest dla Was. Zobaczcie, bierzemy sobie naszego pendrive'a, oznaczamy, która strona powinna iść do przodu, do góry, i na laptopie też zaznaczamy. Dzięki temu już nigdy nie będziemy mieć takiej sytuacji, więc próbujemy i wsadzamy. Nie ta. Też nie. Come on! Bierzemy czerwoną tasiemkę. Naklejamy. Teraz na naszym pendrive'ie zaznaczamy czerwonym kolorem, jak powinno wchodzić. I dzięki temu już nigdy nie będziemy mieć takiej wkurzającej sytuacji. Zobaczcie, czerwona kreska, czerwona. Co to za magia? Jedno co wiem na pewno to to, że pani Krysia uwielbia naleśniki i zobaczcie, co dla niej znalazłem. Jeśli jesteście w warunkach polowych, nie macie miksera, wystarczy Wam butelka po keczupie, do której wrzucacie trochę mąki, mleka, oleju, wbijacie jajeczko i mieszacie to wszystko trzepiąc butelką, dzięki czemu tworzy się ciasto naleśnikowe. Zobaczmy, czy takie naleśniki będą smaczne. Mamy naszą buteleczkę i lecimy. Wrzucamy troszkę mąki. Five minutes later. Może to lepiej zadziała? One eternity later. Troszeczkę oleju. Mleko.
plum. Wygląda na to, że tutaj u góry mamy mąkę, która się nie wymieszała i to już się chyba nie uda. No ale cóż, przepis jest przepis. Idziemy do kuchni usmażyć naleśniczki dla pani Krysi. Pani Krysiu, przygotowałem dla pani przepyszne naleśniczki. Jak można zrobić takie coś z naleśnikiem? Naleśniki! Naleśniki są cudowne, jak można? W ogóle co to jest za... Co? Ja się pytam, co to jest za flej? Co to za flej? To jest dżem. Tak było na Lifehacku. Czemu tu jest mąka w ogóle? To jest z mąką. Mąka jest w proszku, nie wymieszane ciasto przecież. Ja to zawinę. W ogóle tym dżemem to i tak nic nie zrobię. Co ty mi dajesz do jedzenia? No, to chyba nie... Ten kawałek chyba nie ma mąki. Jest mi przykro. Czas powrócić do naszych zeszytów, które powinny już wyschnąć. Zobaczmy sobie, jak sobie poradziły. Najpierw zaczniemy od zeszytu, który nie miał sobie żwirku. Sama chusteczka i bardzo ładne wzory. Takie drzewko, można powiedzieć, wyszło. Zobaczymy, czy żwirek dał sobie radę lepiej. Otwieramy. Wysypujemy żwirek. Jak widać, jest tutaj troszeczkę złapał faktycznie tej kawy, ale czy wygląda jak nowy? Nie wydaje mi się. Mamy tutaj porównanie. Troszeczkę zadziałał, ale naprawdę niewiele. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie, proszę, zostawić łapkę w górę i kliknąć subskrybuj. Wierzę w Was, że damy radę dociągnąć do tych 600 subskrybentów po tym odcinku. Tymczasem do zobaczenia w następnym tygodniu.